Cezary Krzysztopa, witam w gorących pytaniach. Pytaniem, które zadamy w trzeciej części, jest pytanie, czy sztuka musi być lewicowa? Moimi gośćmi są Miłosz Lodowski, twórca w różnych zakresach i prezes Polskiego Związku Artystów Plastyków, Janusz Janowski. Tak, skłaniam się. Proszę panów, chciałbym wam pokazać na początku pewien, prawdopodobnie to znacie, ale to dał nam pewien pretekst do dalszej dyskusji, krótko mówiąc, fragment sztuki Klątwa. Jeden z bardziej paskudnych, moim zdaniem. Proszę bardzo. Zaproponował mi scenę, w której miałam zbierać pieniądze na zabójstwo Kaczyńskiego. I miałam w tej scenie zapytać was, czy chcielibyście przeznaczyć pieniądze na ten cel. Właśnie teraz powinna być teraz ta scena. Właśnie teraz powinnam schodzić po schodkach z woreczkiem, płacząc, że naprawdę żart się skończył i naprawdę boję się o przyszłość mojego kraju. I powinnam teraz was prosić o jakieś małe wsparcie finansowe naszej kwestii, zaznaczając, jakie są wszelkie prawne konsekwencje tego działania, które są takie. Zgodnie z artykułem 255 paragrafu 2 kodeksu karnego, kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. No i tym sposobem nie mogę przeprowadzić mojego eksperymentu. A moja scena marzeń została z tego spektaklu. No cóż mogę powiedzieć, przy pomocy pewnego anturażu środków, które można byłoby kojarzyć ze sztuką, tak naprawdę jakaś grupa bardzo mocno rozhisteryzowana politycznie próbuje implementować jakieś tam swoje idee, w tym przypadku no dosyć obrzydliwe wydaje się, bo trudno nie poznawać tego. Ja się z tobą kompletnie nie zgodzę, bo ty tak? Uważasz, o, proszę bardzo, jasne, proszę. Ty uważasz, że oni są rozhisteryzowani, ja uważam, że działają z pełną premedytacją, to nie jest histeria, to jest po prostu działanie na zimno, kalkulowanie, bezczelne po prostu i w całości z rozmysłem, ze świadomością wszystkich rzeczy, które się kryją za tym działaniem. To wiesz, to w ten sam sposób to działali naziści w Niemczech. A wiesz, tak? Dlaczego tak powiedziałem? Bo mi się wydaje, że to już nie jest skuteczne, nie? Że to, o czym pan prezes mówił, że przez jakiś czas rzeczywiście było tak, że ta sztuka była koniem trojańskim, które były wprowadzone do społeczeństwa po to, żeby to społeczeństwo zmienić. I oni żyją jeszcze w przekonaniu, że ten koń działa. Ale a tutaj już kolejne etapy. Ale wiesz, dlaczego to przestało działać? To przestało działać dlatego, że tak jak w bajce Król jest nagi, pojawiły się rodzynki w cieście, które powiedziały, że przecież to jest bzdura. I dzieci, związku, które powiedziały, król dzieci, jest nagi, które tak, powiedziały, tak. Król jest nagi. I to jest tak, ta sytuacja jest tak po prostu kuriozalna, to jest tak rozdęty balon nihilizmu i po prostu absolutnej pustki, że wystarczy, że pojawi się jeden twórca, który pokaże coś, co się ludziom spodoba, co jest robione tradycyjną metodą i nawiązuje do tradycyjnego toposu. Zobacz sobie, no wiem, na case w Polsce, bo jesteśmy w Polsce, Kuby Różalskiego, prawda? Czy on zrobił coś nadzwyczajnego? Nie, on wziął, po prostu narysował w stylu młodopolskich rysunków roboty, które są gdzieś wśród pól, prawda? No to jest takie połączenie Chełmońskiego, powiedzmy, z jakimiś takimi, powiedziałbym, japońskimi trendami, które pokazują wielkie super roboty i mechy. I nagle świat na tym punkcie oszalał, tak, ale te chełmońskie trendy to jest próba nawiązania do tradycyjnego warsztatu, tradycyjnego wyjścia w przestrzeń, no, pejzażu, no po prostu pokazuje piękno, tak? Ludzie się ekscytują pięknem. No i w związku z tym nagle ta cała szpetota zyskała no, bardzo duży element kontrastu i nagle powstaje dysonans. Jak wszyscy mówią takim samym językiem i wszyscy mówią, że to jest super, to jest świetne, to jest ekstra, wzajemnie się tam całują po częściach ciała, które zwyczajnie mamy zakryte. Które w innych przypadkach używają jako, że tak powiem, metody kreacji. Otóż to, no to po prostu, to jest wszystko w porządku, bo ludzie nie mają tego odejścia, nie mają możliwości zobaczenia wyjścia z tego, spod klosza. Natomiast w sytuacji, w której pojawia się to jedno puknięcie, a takich puknięć jest coraz więcej, bo rynek tego wymaga. No po prostu rynek płaci za coś, co jest ładne. Panie prezesie, chociaż, przepraszam, tak. Pozwoli pan, bo ja się zachwyciłem tym pana, tą pana przenośnią z tym koniem trojańskim. Czy przez wieki całe można powiedzieć, że różne, które transformowały się, różne środowiska, ale wprowadzały tego konia trojańskiego sztuki do społeczeństw po to, żeby te społeczeństwa transformować, w jakim sensie odniosły sukces, one przetransformowały te społeczeństwa. Czy my dzisiaj, my mówiąc o Jakubie Kijucu, mówiąc o Miłoszu Lodowskim, mówiąc o Wojtku Korkuciu, wprowadzamy do tego konia trojańskiego, swojego konia trojańskiego.
Znaczy, to już tak się łatwo nie uda, bo koń trojański, jego siła polegała na tym, że ciało znienacka, że brano na początku go za coś innego, za dar, piękny dar, mhm, prawda? My dzisiaj musimy stoczyć istotny, że tak powiem, bój kulturowy, a zatem już nie uda się zrobić to koniem trojańskim, ale udaje się niewątpliwie, kiedy się promuje określone postawy artystyczne. My jako, jako stowarzyszenie Związek Polskich Plastyków wydajemy swój kwartalnik Ars Forum i na przykład przedstawiamy tam sylwetki artystów, którzy są pomijani w tym, w tej przestrzeni instytucji kultury. Między innymi Wojtek Korkuć był prezentowany także i w jednym z naszych zachęcam numerów. Do pokazywania prac niekomiksowych właśnie Kuby Kiwuca, który po prostu jego zestaw działań jest naprawdę imponujący. To jest cholernie zdolny chłopak. Bo dobrze, nie jesteśmy tym, w tym. My o tym w ogóle nie mówimy, bo mówimy cały czas o problemie, który spotkał tego artystę. Ale w Polsce jest naprawdę... On go spotkał dlatego, że jest dobry. Tak, jasne, tu jest sytuacja taka, że wytworzyła się w Polsce społeczność ludzi, którzy są niesłychanie zdolni, mają potężny potencjał artystyczny. Zresztą polscy artyści cyfrowi to jest absolutny top światowy. To jest w ogóle coś, osobny temat na osobną dyskusję. I mają w nosie lewacki shaming. Tak, dlatego mają w nosie lewacki shaming, dlatego że zarabiają często w dziesiątkach tysięcy funtów, pracując dla sektora rozrywkowego, tam rozwijają swój warsztat twórczy, a potem dzięki temu mają czas na własne artystyczne poszukiwania. I tak naprawdę wolność twórcza nie zależy od tego, który mniej lub bardziej sfrustrowany typ na jakimś forum zacznie wypisywać pod ich czy ich rodzin stronami po prostu obelgi, bo to jest kompletnie niepotrzebne. W sensie oni tam nie bywają, bo nie mają na to czasu, mają tyle zamówień. Panie prezesie, wróciłbym do tej... Przepraszam. Do tej przynosi, chciałbym jeszcze tutaj rzeczywiście o jednej rzeczy powiedzieć. Sprawa jest złożona wbrew pozorom, bo rzeczywiście trzeba pamiętać, że sukces w sztuce, w tej tak zwanej wysokiej sztuce, chyba tylko tak możemy to z grubsza określić dzisiaj, on jednak zależy od finansjery i to od tej najtęższej finansjery. I tam nie są wpuszczani żadni ludzie, którzy są uważani przez środowiska decydujące w tamtym obszarze za intruzów. I mimo, że pojawiają się w przestrzeni artystycznej postawy pro-tradycyjne, to wówczas wychwytywani są ci artyści z przestrzeni lewicowej, którzy są w stanie zabezpieczyć te potrzeby. Na przykład Lucien Freud czy Baltus, wspaniały malarz, fenomenalny malarz, który można powiedzieć jakby odświeżył cały obszar wyrazowy tradycji łacińskiej, ale kiedy przed śmiercią i był bardzo promowany przez establishment międzynarodowy. W większości filmów z lat 90. amerykańskich w domach luksusowych na ścianach widnieją obrazy Baltusa, ale kiedy przed śmiercią nawrócił się ze swoją żoną Japonką na katolicyzm w Częstochowie, zniknęło. I musimy mieć tego świadomość, czyli ta przestrzeń anektuje, dobiera, kiedy potrzebuje jakby wypełnić to zapotrzebowanie społeczne, ale artystami, jak też David Hockney w pewnym okresie, którzy tą sztukę tej sztuce figuratywnej, sztuce zbudowanej na tej całej konstrukcji wyrazowej łacińskiej, nadadzą przekaz właśnie taki, jakiego oni oczekują. Czyli na przykład wiemy, że David Hockney jest homoseksualistą, więc i jest fenomenalnym artystą, świetnym malarzem. W związku z tym, ale jego oczywiście prace związane są z jego doświadczeniem, prawda? I w związku z tym w ten sposób jakby mieści się w tym obszarze akceptacji. Lucien Freud, wnuk słynnego Zygmunta, z kolei jest fantastycznym malarzem, sprawnym, malującym akty, ale nadającym przede wszystkim wymiar taki rozpadu materii, czyli też pewnego rodzaju takiego nihilistycznego wymiaru nadaje. Znowuż dzięki temu znajduje się w tej przestrzeni. Proszę zauważyć, że także jest w Polsce. Jeżeli są artyści, którzy korzystają właśnie z takiego kodu wyrazowego, figuratywnego, oni są w tej przestrzeni ogólnej dostrzegani wtedy, kiedy ich zasadniczy przekaz jest antykulturowy lub antytradycyjny. Czyli na przykład nawiązywanie do malarstwa holenderskiego,
wszystkiego, do portretów fantastycznie wykonanych, perfekcyjnie, ale głowy na przykład są z kapusty, to zresztą są powtórzenia artystów amerykańskich, ich zabiegów, ale u nas duże triumfy też święcą. Więc zwracam też na to uwagę. To nie jest też tak, nie cieszmy się, że małe grupy ludzi rozumieją tą sytuację. Ja uważam, że musimy mieć świadomość, że to jest problem społeczny realny i że trzeba rzeczywiście zabiegać o to i także wpływać na decydentów, także politycznych, żeby były przestrzenie instytucjonalne, które pozwolą taką sztukę prezentować. Bo niewielka tylko część społeczeństwa zdaje sobie sprawę, że to, czym oni się nawet na co dzień nie interesują, wpływa na kształt społeczeństwa, w którym żyją. Tak, zdecydowanie, bo to tak też jest wychowanie do estetyki. To znaczy to, co uważamy za piękne, także się zmienia albo może być zmienione. W związku z czym, znaczy piękne w cudzysłowie, prawda? Bo teraz no ta definicja piękna jest bardzo płynna. Tak jak płynna ma być nasza rzeczywistość. Ale ona jest na przykład płynna, a propos piękna. Tak. Dzisiaj słuchajcie po raz pierwszy w moim programie Miłosz Lodowski w nowym anturażu, że tak powiem, bez włosów. Te wszystkie wypadły, więc stary metal musiał je zgolić. Nie, no żartuję, ale nie. Stanął pan w prawdzie. Stanąłem w prawdzie przed lustrem, wziąłem golarkę i postanowiłem przeprowadzić autoperformance. Tak. Przepraszam, też, że ci przerwa. Nie, to oczywiście żarcik tutaj sympatyczny mojego starego kumpla, więc tutaj sytuacja jest absolutnie prosta, tylko wiecie państwo, to jest też tak, że dla artysty stanie okoniem i stanie przeciw całemu światu, który po prostu próbuje dokonać zmiany, to jest bardzo interesujące zadanie artystyczne, więc ja się akurat w tej roli czuję świetnie i uważam, że cieszę się, bo pamiętam, że jak, że tak powiem, pewne działania w sferze wtedy jeszcze performatywnej podejmowałem, powiedzmy 20 lat temu, to chyba byłem jednym z nielicznych, którego można było dorwać po imieniu i nazwisku, bo wielu moich kolegów się kryło i bało się straszliwie, zresztą część się z nich do tej pory boi, bo pracują na przykład w sektorze reklamy, który jest bardzo mało tolerancyjny dla prawicowych poglądów. Coś mało tolerancyjny, tak? Tak, to warto podkreślić. Mało tolerancyjny. To z czasem wyrosło pokolenie bardzo młodych twórców, teraz już, znaczy bardzo młodych, ale dojrzałych w tym momencie, którzy są absolutnie świetni, no po prostu jak powstają całe marki, które prezentują ich pracę, i to jest strasznie przejmujące, ale też strasznie przyjemne doświadczenie, że te szeregi takich starych wilków są uzupełniane przez młodych wilków, jeszcze zdolniejszych niż my byliśmy, jak byliśmy w ich wieku, mających lepsze unarzędziowienie, jeszcze większą biegłość. I to jest naprawdę imponujące, dlatego ja pozdrawiam wszystkich kolegów w Arcie, działajmy razem. I tak wszystkich was mam zmapowanych, ale może oczywiście jest wszyscy tak. Zaczniemy tak. Działać jeszcze skuteczniej. Słuchajcie, to też to jak do innych twórców jest może jakaś forma apelu, że robić sztukę, która będzie po linii Gazety Wyborczej, czy tych wszystkich, którzy was lepią po plecach, to jest nuda, nie? Słuchajcie, to co to jest za odwaga? Żadne. Odwagą jest stanąć im w poprzek. I stanąć w prawdzie. I stanąć w prawdzie, na przykład się ochlastać na półmysł, jak tak już. Też tak spróbuję. Panie prezesie, pana chciałbym poprosić o swego rodzaju podsumowanie, bo no, tutaj mówimy, że brakuje środowisku artystycznemu czy jego produktom różnych aspektów konserwatywnych i tak dalej. Ale oczywiście nie chodzi o to, żeby sztuka była ani lewicowa, ani prawicowa. Więc tak naprawdę jaka ma być? Powinna kierować się i podstawowym powodem tworzenia sztuki powinien być zachwyt nad pięknem i rzeczywistym skutkiem tego zachwytu powinno być piękno, które przekazuje się innym. Czyli piękno jest motorem sztuki i piękno oczywiście w rozumieniu klasycznym. Co to jest rozumienie klasyczne piękna? To znaczy, że piękny jest byt jako taki, jako istniejący. Świat jest wokół nas po prostu piękny. Artysta ma zatem te piękno głębiej dojrzeć i nam je opisać. I kiedy będzie to robił, będziemy właśnie w samym sercu jakby istoty sztuki i także zrozumiemy, czym jest piękno, bo musimy też mieć świadomość, że od czasu pojawienia się filozofii idealistycznej, zwłaszcza Kanta, ale Baumgartena, także zredukowano kwalifikację piękna, uznając, że jest to tylko jedna z wartości estetycznych. Tymczasem klasyczne ujęcie piękna jest z gruntu inne, tak jak powiedziałem. Każdy byt jest piękny.
Czyli świat jest piękny, artysta, zachwycając się światem, jest w stanie nam przekazać swój zachwyt. I tak, taki zachwyt mamy u Tycjana, u Rembrandta, u Leonardo da Vinci i u Ogona, o Schiele także. Dyskusja pasjonująca. Na pewno mieliśmy za mało czasu, może kiedyś uda się do niej wrócić, a za tą niewątpliwie pasjonującą dyskusję dziękuję panu prezesowi Związku Polskich Artystów Praktyków, akurat plastyków w tym przypadku, panu Januszowi Janowskiemu i praktyków Miłoszowi Ladowskiemu. No i też jestem praktykiem jako malarz. Tak jest. A przede wszystkim dziękujemy wszystkim tym, którzy zwalczają tradycyjną sztukę, bo dzięki temu mamy robotę. Tak jest, dokładnie. My się nie ugniemy i proszę nawet nie próbować. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.